Witaj. Dzień dobry. Jestem znowu z Wami. Film przeznaczyłem głównie dla osób, które już moje filmy oglądały, które znają mój kanał. Często pytaliście, dlaczego już nie nagrywam, dlaczego mnie z Wami nie ma. Otóż postanowiłem wrócić. Postanowiłem wrócić do Was, brakuje mi kontaktu z Wami. Mam nadzieję, że moje filmy też są w pewnym sensie dla Was pożyteczne. Mam teraz więcej czasu i będą nowe filmy. Będziemy się znowu spotykać. Dlaczego? Dlaczego mam mniej czasu? Dlaczego miałem mniej czasu? Otóż wiele zmieniło się w moim życiu. Przeprowadziłem się w zupełnie inne miejsce, z daleka od cywilizacji. Mieszkam teraz wśród pól, lasów. Spotkanie dzika, sarny, lisa, czy nawet jelenia nie jest tutaj niczym dziwnym. Bażanty czasami przychodzą na moje podwórko. Nie mówię o różnych drobnych zwierzątkach. Ptaki. Miejsce magiczne, miejsce cudowne, pełne spokoju. Tylko kilka domów. Tylko kilka domów. Sąsiedzi niezwykle pomocni. Pomagamy sobie wzajemnie. Wspieramy się. Jesteśmy taką małą wspólnotą z daleka od cywilizacji. Oczywiście z uroków cywilizacji korzystamy, natomiast żyjemy wśród przyrody. I tak jak zwierzęta, często polegają na sobie i wzajemnie się wspierają, tak i my. To jest tutaj bardzo fajne. Odróżnia to miejsce od miasta, jak wiele innych spraw odróżnia to miejsce od miasta. No ale cóż, dlaczego nie miałem czasu? Chodzi o to, że ten dom, bardzo dziwny dom, kupiłem od bardzo dziwnego człowieka. Zostało tutaj mnóstwo dziwnych, może nawet nie tyle złych, co nieco złośliwych energii. Mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że niespecjalnie to zrobił. Dużo czasu i wysiłku poświęciłem na to, żeby te energie uwolnić, pozwolić wrócić im do ich pierwotnych miejsc, żeby tutaj nie zakłócały mojego życia. Czas. Zajęło mi to dużo czasu. Dużo wysiłku. Ale warto było. Warto było, żeby w cudzysłowie odczarować to cudowne miejsce. Poza tym, dlaczego brak czasu? W tej chwili mam, znaczy źle mówię, mam. Nikt nie może być właścicielem innej istoty. Jestem opiekunem 14 kotów. Kilka jeszcze dzikich z lasu przychodzi tutaj sobie co nieco podjeść. Zaczęło się od 3, których właściciel zapomniał zabrać. Miał przyjechać za tydzień, za miesiąc, w poniedzieli, po świętach i tak dalej. No cóż, koty mu nie pasowały. Ja oczywiście z chęcią się nimi zająłem. Zresztą to ich łaska, to jest ich dom, prawda? One tutaj się urodziły, one się tutaj wychowały. Zaakceptowały mnie całkowicie. Ja te koty, ale od tych 3 poleciało dalej. To jest miejsce za miastem. Dużo, niestety, bardzo dużo ludzi pozbywa się kotów. Koty te żyją tutaj sobie swobodnie. Natomiast część z nich potrzebuje pomocy. Jeżeli taki kot przyjdzie do mnie po pomoc, to nie mam prawa mu odmówić. Część z nich przyszło w zimie, głodnych, zmarzniętych, część w innych okolicznościach. Ale może o kotach opowiem Ci w którymś z kolejnych filmów, bo są to historie długie. Zresztą ciekawe, zaskakujące czasami, zawsze dobrze się kończą. Nie chcę zanudzać tych, których to nie interesuje, tutaj historiami o moich kotach, więc to może następnym razem. Ale te koty też zajmują sporo czasu, wymagają wiele wysiłku, dlatego ten brak czasu. Ale teraz to już się wszystko ułożyło. Energii niepotrzebnych nie ma. Koty wzajemnie między sobą się dogadały, podzieliły sobie strefy wpływów.
Nie trzeba ich aż tak pilnować, więc mam więcej czasu. W związku z tym, co wracam do Was z filmami, powtarzam, bardzo mi brakowało tego kontaktu z Wami. Wracam do Was z filmami, ale wracam też z seansami terapeutycznymi. Nie będzie to tak jak kiedyś, przynajmniej na razie to nie będzie wyglądało w ten sposób, że w gabinecie, w komfortowych warunkach. Natomiast będą to seanse zdalne. Oczywiście tylko dla tych, którzy tego naprawdę potrzebują i tego naprawdę chcą. Jak pamiętasz, kiedyś byłem przeciwny takim zdalnym seansom energetycznym, natomiast z powodu braku czasu przeprowadziłem kilka seansów dla osób, które mnie o to prosiły i widzę, że to działa. A skoro działa, dlaczego tego nie kontynuować? A więc witajcie z powrotem. Cieszę się, że znowu mogę być z Wami. Cieszę się, że będę mógł dla Was robić filmy. Cieszę się, że będę mógł Was wspomagać energetycznie. Mam nadzieję, że będzie cudownie. Życzę Ci, żebyś tak jak i ja miała więcej czasu, więcej siły, więcej swobody i więcej radości życia. Do zobaczenia.